Drodzy panowie, drodzy kandydaci na prawdziwych mężczyzn, chcę was poinformować o czymś, co wydaje się oczywiste, a jednak dla większości z was nie jest. Chcę was poinformować o czymś takim, że jak weźmiesz jajko, kurze, wrzucisz do wody i ugotujesz je na twardo, to nie ma możliwości, żeby to jajko znowu stało się jajkiem miękkim. Wydaje się, że to jest oczywiste, ale jakoś, jeżeli to dotyczy jajka, to wszyscy w to wierzą. Natomiast, jeżeli poznasz kobietę prześliczną, romantyczną, efemeryczną i poczujesz do niej takie głębokie uczucie, głębokie pod każdym względem, idące nie tylko od serca, ale nawet od duszy, to wtedy twój rozum zaczyna szwankować, bo tobie się wydaje, że od tego momentu aż do dalekiej przyszłości wasza znajomość się będzie rozwijać jak dywan w Kan, po którym mają gwiazdy przejść. Informuję cię, że podobnie jak z jajkiem kurzym, nie istnieje taka możliwość, żeby z ugotowanego jajka stworzyć jajko surowe. I dlatego zapamiętaj sobie, drogi kandydacie na mężczyznę, że jeżeli się ożenisz i twoja cudowna, wspaniała narzeczona stanie się żoną, to nie istnieje taka możliwość, żeby to cofnąć i żeby ona znowu stała się narzeczoną, albo ukochaną, albo miłą, serdeczną, efemeryczną. Nie da rady!